Witam bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Nagrywam wieczorem, więc będę troszkę bardziej cicho. Teraz postanowiłem, że dźwięk będę nagrywał osobno. Moje nagranie wideo będę też nagrywał osobno. I grę będę też nagrywał osobno. Czyli będę miał troszeczkę więcej pracy przy montowaniu. I tak, zapraszam Was do dalszej rozgrywki w Gears of War 4. Kontynuuję kampanię w pojedynkę. I zobaczymy, jak to dalej się wszystko potoczy. No dobrze, czyli musimy się dostać do osady, ponieważ jest burza elektryczna. Burza elektryczna mają wpływ na ludzi, pociski, otoczenia w twojej okolicy, korzystaj z osób, poruszaj się. No tak, nie możemy doczytać. O, ludzie lecą, trzeba się schować. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. No dobrze, tam mamy jakieś sceny misji. Dobra, skupimy się na osłonę, strasznie mocno wieje. Znajdź sposób, by zniszczyć bramę. O! Dobrze, jednakże się schowaliśmy. A, no po prostu mam korzystać z osłon. No dobrze, korzystamy z osłon. Nie, po prostu przerażające to jest. No lekam, muszę dostać. Tutaj powinniśmy być bezpieczni, bo raczej nie widzę tego jakoś. Dlaczego miałem to nad głową? Nie wiem, co się stało. My przeżyliśmy tą burzę, czy nie? Ja coś źle zrobiłem? Nie, no niby żyjemy. Okay, still has her hat. Good, good. Hey, ugly. You stay here, okay? Ja się trochę wkurzył. Nie dziwię mu się. So runaways. These big cog walls make you feel a little homesick. Wow. Again with this runaway bullshit. You know we don't need you, right? Reyna told Del and me to do this, not you. Sorry, smart guy. Where she goes, I go. I don't need a babysitter, Uncle. Then call me a chaperone. How about I call you hungover? Oh, you got some chuff, boy, don't you? Uncle, you're obviously hungover. Actually, I'm still a little drunk. Hey, staruszek. Podoba mi się taki charakter, taki stanowczy, ale z humorem. Cog settlements are built from the inside out, which means the fabricators in the construction hub at the center of town. We grab it, we leave. You can count on a lot of security DBs in there. There hasn't been an outsider raid in 6 months. We'll have the element of surprise. You can't surprise a robot, my guy. We used to command DBs, remember? Oh yeah. Like a settlement too. Hey, that wasn't their fault. You got bigger problems than stubbornness, young one.
No dobrze, może w końcu uda się troszeczkę poszczelać. Okay. Tu muszę przyznać, że muszę troszeczkę poćwiczyć. Well, our only way in is down. Let's go. Nie o co chodzi tutaj, to jest jakieś opuszczone miasto. Two weeks ago there was nothing here, and already they're building up the outer ring. Wymieniają się broń, not about raids, so it probably speeds things up. A co, że mogę się bronią zmienić z kimś? O, jeszcze nie strzelałem snajperką. Sounds good. Co? Możesz przybliżyć obraz? Aha, ale fajnie. Super sprawa. Kółeczkiem sobie można przybliżyć. No dobra. Tak, jakie są cele? Dostań się do centrum budowy, tak? Czyli tam. Ale podejrzewam, że tędy musimy przejść. Dobry obserwator, nie widzi nas. Czy dobrze dla nas? Przeskocz biegu. No ale super. Czy tak to działa? Oj. No, co, może tak to zrobić, tak jak oni chcą? Maybe I'd like Dobrze. To discuss with Jin this so-called war you say she was looking to start. Or our other option, not getting caught. No kurczę. Przecież się udało, teraz się nie chce już udać. Ojejo. W ogóle strasznie jest toporne to bieganie tu. Wciskamy i nie idzie. Dobra. Chyba drabinka po prostu przez chwilę była zajęta. Szczerze mówiąc, za bardzo nie wiem. Co to jest po prostu maszyna, tak? To nie jest sterowane przez nic innego. Jakie wielkie bydle. Ogromne. Jakiś numer ma napisane na pasku. To jest chyba całe miasto budowane przez maszynę. Jakaś znajdźka? Przedmioty kolekcjonerskie. Nie mam pojęcia, o co z nim chodzi, ale na pewno tak jak wszędzie, że bierz coś tam, a dostaniesz coś tam w zamian. Dobrze, jakaś kostenka. Ja se znowu pasterze. Nie chcę żadnych pasterzy. No citizens here. Really? What? Citizen implies we claim allegiance to a centralized authority. I think of myself as part of an anarcho collective. Citizen, your act of violence has been noted. All right. Guess we're doing this no, the super. I don't think so. Dobrze. Myślę, że ten shot tam jest dobry. Aha. No stop, bo to jest zawsze elegancko. Mógłbyś tak się wychylić? Dziękuję. Great. So they know we're here.
Okay. What now? Mnie się pyta, strzelił pierwszy. Teraz mnie się pyta, co my mamy robić. No, teraz tylko musimy walczyć. Kurczę, nie, ja biorę snajperkę, za dobrze mi się tym strzela. Jest mega świetne te przybliżenie. Był egzekutor, coś tam, ale nie zdążyłem przeczytać jak zawsze. Ja się skupiłem na czymś innym. Oj, to czemu nie mogę iść szybko? Wyciągnij, skryj się za osłoną, po czym przytrzymaj kierunek do przodu, a następnie by wyciągnąć bloka. Bądź się po drugiej stronie. Czyli jakiegoś wroga. Aha, i teraz trzeba będzie... No to do przodu i przytrzymaj. Podejdź do wroga i przytrzymaj. No dobra, V. O, bardzo przyjemnie się dokonuje takie rzeczy. Headshot. Kurczę, jeszcze żyje. Troszkę trudno jej zabić. Dwa headshoty i dopiero giną. Ze snajperki. Co był za wybuch? Trochę odrzuciło. No dobra, super, cieszę się bardzo. Czyli jest trochę tych sposobów egzekucji. Dobrze, że jest takie fajne urozmaicenie. No, za chwilę się przekonamy o większych możliwościach naszego przyjaciela. Oczywiście i walka z bossem. Ty znowu szperacze. Jak, o co z nimi chodzi? Mam nadzieję, że ten wielki robot nie będzie chciał nas atakować. Och, cholera. No dobrze. Czuję, że trzeba po prostu zmienić. Super, że nie ma nagle broń do snajperki. Czy tutaj uda się jakieś headshoty palnąć? Chyba tę skrzynkę z ammo znaleźć, chociaż super też by było. Czy ktoś właśnie użył granat? Dobrze, gin, bo nie mam czasu na ciebie. Alright, that's all of them. Anyone see a way out of here? I see a security gate. A locked security gate. Alright, hold up. Let me think for a second. No właśnie, daj mi chwilę pomyśleć, bo potrzebuję skończyć ammo. JD, did you do that? That wasn't me. Dokładnie. A nie mam ammo i mam nie mam ochoty na razie na żadną walkę. Bo muszę czymś strzelać, tak? Chyba w końcu szalanka. Trochę jest takie wkurzające, że jak chce się trochę pobiec szybciej, to on taki nagle sztywny się robi. Ta postać. Granat, no dobrze. Zawsze daje to nam jakieś większe pole manewru. Aha.
Ale do snajperki jednak pocisków dalej nie było. No szkoda. Chętnie bym sobie użył jakieś... Chętnie bym jakieś pociski dostał do snajperki. Kurczę. No super. Nie, że powinienem tak właściwie zrobić, ale udało się. Na pewno zaraz wyleci coś i będzie nam kazać się cofnąć. Obywatelu, cofnąć się stąd. No gdzieś tam mamy. Look alive! DB's incoming! Kopnięcie z wyskoku bym zasłonął. Co to mam teraz kogoś kopać? Kurczę, z tą bronią to nie za bardzo. Ojej. Kurczę, te cegówki się rozwalają. Czy będziecie mogli to zauważyć? Dobrze, padł. Nie, dobrze wychylony jest. Okej. Okay. Niestety muszę wymienić tą broń. Dokładnie, potrzebuję coś bardziej maszynowego. I przydałoby się troszeczkę więcej ammo. No i oczywiście musiałem spierdzielić. Kurczę, przytaj się do czegoś większego, dobrze? Jest strasznie wielki odrzut ma ta jedna. Nie lubię takich właśnie broni. W ogóle żadnych headshotów nic nie można robić. Trzeba poczekać, troszeczkę bliżej podejdą. Teraz chociaż moi towarzysze ich wykończą, ale to takie byłoby niefajne. Dobra, reloading. O. Niby się udał ten headshot, ale nie za bardzo. Panie z... na robocie. Z takim oszczędność... No, taka oszczędność. Co zrobić? Może tamtego udało im się pozbyć. Ja spróbował na niego z tego wyskoku. Kurde. Dobra, to nie miało być tak, ale jakoś się udało. Zmienimy taką pozycję. Chyba ostatni gościu nam został. Okay, dobra. No i może nie na tylkę. Ojej. Próbujmy go rozwalić. Jej, masakra. Nie wiem teraz w ogóle co się dzieje, skąd mnie wywalam. Nawalaj go. Uff. Ej, siły nie masz.
Kurczę, no. Ja już kolejny oddział przybył, a ja w ogóle amu nie mam. Nie, mam tylko z takiej broni korzystać? Nie, no dobra, tu mam 200 niby pocisków, ale one strasznie szybko schodzą. Nie no, za dużo ich leci, tych pocisków są bardzo... Ten broń jest bardzo nieekonomiczna. Może jakieś inne wyjście, jakieś inne rozwiązanie udałoby się znaleźć. Ale kurczę, no, dobrze zrobiłem, zawsze jest najinteligentne, bo tam dostanie raz i już zmienia pozycję na jakąś inną. A już zmienia pozycję, to jest akurat tutaj na gorszą. Zależy, bo po prostu nikt się chce. I to chyba jeszcze jeden pozostał. No dobrze, ogień krzyżowy. Możemy działać dalej. Construction hub just over that wall. Unless it magically lowers. No, we need a way around. I don't get it. All the raids stopped at my mother's order. This is a lot of security. Wait, you're not having fun? Okay, let's just look around and see if we can find a way through. No to jeszcze powinno być ammo. Zasięgnę sobie tego ammo. Oczywiście dostałem perki i nic nie dostałem. Trochę lipa. Ja myślałem, że sobie trochę po nim poszczelam. Dobrze, teraz tak, jak tam się dostać? Może jakimś budynkiem? I have an issue with being told nie, to chyba nie ma żadnych dzieci, to są same roboty. Może coś kupimy do jedzenia. Będę głodny trochę jest. Nie, no, żartuję. Yeah, well, to be fair, we do need to repopulate. Oh yeah? Where do I sign up? Ew, nie lubię szpitali. Ew, to ma jest horror czy strzelanka? Ja jeszcze tutaj wszystko piszczy. To jest okropne. No dobrze, jakaś scenka. Construction hub. They're following regs, and they always follow regs. Right? Fabricators inside. And that maintenance access is our way in. So what are we waiting for? Let's get to that access. Dobrze, no to wchodzimy do środka. Czy mamy przeskoczyć tutaj? Nie, chyba jednak nie da rady przeskoczyć, trzeba po prostu iść tutaj jakoś naokoło. No, widać, że łóżko jest postawione jak w polskim szpitalu, zostawiając drzwi. Tutaj było tylko tak użyte, żeby właśnie teraz nie mógł inaczej iść. No ale cóż. Heads up, watcher! We're not done yet, young ones! Ah, dokładnie. Już raz podjadą chyba ze 3-4 wozy, co nie? Jak zawsze tak bywa. Oj, ja nie mogę. Cofamy się, cofamy do budynku, do środka. Będzie łatwiej jedno wejście oszczędliwać niż... cały plac. No, ja sobie stanę tutaj z boku. Mega skupienie po prostu musi być przy tym
jakoś oszczędność pocisków i wszystkiego. Chyba jakoś starczyło trochę na tą bitwę. No, przesadziłem najwyżej. Może ona żałuje strasznie, że nie ma tej snajperki. Dobra, mamy jeden granat. No okej, okay, coś tam się udało zwojować. Ale jakiś taki bardziej granat na mnie coś. Fajne, fajne. Nie, myślałem, że będzie więcej tych robotów, a jednak... No ja to troszeczkę zaoszczędzili. Może jak fajny tapy, nie wiem. Ciekawe, jak on te roboty by się poruszały na... Sorry. Jakby się one poruszały na najwyższym poziomie. Dokładnie, zostań tu. Nie musisz dalej przechodzić, nie męcz się. Zabrałem trochę ammo. Czyli powiadasz, że to jest wszystko? No dobra. Czyli tak, dobra, zmierzamy do naszego celu. Mam nadzieję, że więcej już niespodzianek tutaj nie będziemy mieli. A jednak... O, czekaj, czekaj, a ja mam tu przecież granat, a co nie? Dokładnie, o cholera. Fuck! Muszę przesadzić się. Nie, tam sobie schowaj się, przeładuj sobie. Nie, schowaj się tu, tu się schowaj, dobrze. Przeładuj sobie. Dobrze. Czy jak to wygląda? Tu musiałbym chyba na górę wejść, żeby mieć po prostu lepsze kąto strzału. Zdaję. O, to będzie lepiej widać. Aha, proszę, to będzie chciał się wbić zaraz w kościół. No, będzie trochę lipa. Lepiej przeładuję. Czy cały magazynek, jak coś, to w niego wyrzucić. No, tutaj przeładuję. Spodobałeś? Kolejny się zbliża. Dobrze, reloading. Czy mi się gdzieś tu jesteś? Nie wiem. Okej, super. Strasznie dużo ammo idzie na to. No chociaż troszeczkę tej broni też raczej na tego ammo też zbiera. Kurczę, żałuję, że nie ma takiego jakiegoś więcej różnorodności. Tylko akurat na tym etapie mogę tyle broni używać. Dlatego, że ta snajperka, ale nie mogę nigdzie ammo do niej znaleźć. O kurde, gdzie idę. I przy okazji trochę zmarnuję. Dobrze, czyli teraz mam jakieś centrum. Ja mam rada, co znak. Oh, look at that. Cog deactivated our access codes. Well, we are enemies of the state. What? Come on. Cog didn't teach you how to hack a simple access lock? Get out of the way! Na pewno strzeli w zamek, albo coś. No.
Look, that's state-of-the-art car technology. I don't think... Oh, okay. You two go get that fabricator! We'll watch the door! I'm going too. Oh, no, you're not! It's safer out here! The door's closing, young one! Okay? God damn it! Super, tak głosy zrobi. Yep, our fabricator should be down in one of the storage bays. Kurczę, nie robię win. Technically it's their fabricator. Dobrze, rozdział drugi. Wchodzimy i wychodzimy. A mi się zdaje, że wchodzimy i wychodzimy będzie w kolejnym już odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za pobyt ze mną. Zapraszam do kolejnych kontynuacji tej serii i do właśnie do kolejnych odcinków. I tyle. Życzę Wam dobrej nocy lub dobrego dnia. Cześć.